Co wydarzy się wkrótce? Witam serdecznie, kochani, najkochańsi, najwspanialsi widzowie na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Ja nazywam się Wróżka Loelia i dzisiaj powróżę Wam z kart Tarota, z talii Złoty Tarot z mojej polskiej nowej talii i z kart Lenormanda, z dwóch tych samych talii kart Lenormanda po dwóch stronach, tak? Więc, kochani moi, zobaczmy, jaki jest temat. Po lewej stronie jest temat, Wasz problem, i po prawej rozwiązanie tego problemu, czyli co wydarzy się wkrótce odnośnie tego problemu. Oczywiście zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrypcji. Jeśli jesteś tutaj nowy, nowa, zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, by dostawać codzienne powiadomienia o moich nowych wróżbach na kanale. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. To wszystko ważne dla wymiany naszej energii. Oczywiście zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Które odbywają się przez WhatsApp, Messenger, Skype. Napiszcie mi na e-maila, jaką wróżbę potrzebujecie. Oczywiście ja wyślę Wam warunki takiej wróżby. I powróżę Wam oczywiście indywidualnie na podstawie Waszych dat urodzenia i zdjęć oraz Waszych konkretnych pytań, kochani. Dobrze, więc teraz zaczynamy. Pomyślcie sobie, jakie macie problemy, tematy i zobaczymy. Wasz temat, kochani. Problem, temat. Pięć kielichów. Pięć kielichów to smutek, rozpacz, sentyment, wspominanie, żal, płacz, łzy. Widzimy tutaj łzy. Ta kobieta ma zamknięte oczy, ale łzy widać. Wzburzone emocje, smutek, zaciemnienie chmury, czyli problemy. Niepokój, tak? Niespokój ducha. Tutaj duże fale, wzmożone uczucia, emocje. Tutaj widzimy, że trzy kielichy się wylały, tak? Są puste, leżą. Coś się skończyło, coś się urwało, przerwało, zablokowało. Ta osoba, czyli Wy, osoba pytająca, płaczecie po stracie tutaj tego, co się zakończyło. Natomiast stoją jeszcze dwa kielichy pełne i można coś uratować, wyleczyć. Natomiast Wy nie widzicie tego, patrzycie tutaj w inną stronę lub nie patrzycie, zamykacie oczy. Dwa kielichy, które mówią jeszcze o szansie na uratowanie czegoś, na jakiś inny tutaj, na inne sprawy pozytywne, natomiast Wy tego nie dostrzegacie, tylko płaczecie, smucicie się, rozżalacie. Jest bardzo smutno na tej karcie, też kolory są smutne, bardzo takie przytłaczające. Zobaczmy teraz, co karty Lenormanda dopowiedzą do tego smutku, do tych pięciu kielichów. Do tego emocjonalnego, tak, rozpaczania. Tutaj jest jakaś awantura na dnie, na spodzie kart Lenormanda. Mamy frustrację, być może jakąś awanturę, sprzeczkę, dyskusję, niepokój duszy, kryzys, który należałoby posprzątać, tak? Wyeliminować. Natomiast no, są jakieś kłótnie, sprzeczki, kryzysy, cisza, być może teraz kryzys. Jest presja czasu, by coś uleczyć, by się pogodzić, by coś wzmocnić, by coś się ugruntowało, rozrosło. Są jakieś tutaj problemy, które powinny przejść, tak? I są szczury, czyli jest niepokój, lęk, jest strata. Strata, która powoduje te frustracje, lęki. Są lęki, że nie wyjaśnimy już tych problemów, ponieważ
Nie wiem, coś dzisiaj jakby wygląda to na smutek i same straty, też lęki, same straty po stracie właśnie, straty po stracie, no przepraszam, ale straty, tak, kogoś lub relacji, lub zakończenie relacji. Tutaj oczywiście związane z tym smutne myśli, rozpacz i łzy. Zobaczmy teraz, jak rozwiąże się ten problem, co wydarzy się wkrótce, co pokażą karty. Księżyc. Księżyc to tęsknota. Tęsknota, coś jest niewyjaśnione, być może pokrewieństwo dusz, wspominanie wieczorową lub nocną porą kogoś, połączenie telepatyczne być może was, być może coś się tutaj w porze wieczorowej lub nocnej w świetle księżyca wyjaśni. Coś wyjdzie, jakaś tajemnica, na jaw lub jakaś rozmowa ważna, wiadomość. Tutaj tak jakby wieczór i noc będzie ważne, tak, by coś wyjaśnić właśnie. Księżyc. Już wam mówię, kochani. Księżyc to karta no, ogromnej, ogromnej tęsknoty, ale również połączenia dusz, tak? Także będzie tutaj ważny wieczór lub noc. Zobaczmy jeszcze, co powiedzą karty Lenormanda. Mamy tutaj głębsze uczucia, tak, które nadejdą może wieczorową porą i nocną. Głębsze uczucia, pragnienie spełnienia marzeń. Pragnienie, by sprawy się wyjaśniły. Jednak tutaj jest jakieś nieokazywanie swoich uczuć, ukrywanie emocji. Być może maskowanie się właśnie, nieszczerość, nieuczciwość jakaś. Lęk, być może też lęk, to też są lęki. Lęki przed wyjaśnieniem swoich uczuć, przed zaangażowaniem się głębszym. Ale tutaj jakby ktoś powracał, tak? Tutaj mamy typową kartę powracacza. Ktoś powraca i chce stabilności, chce zgody, chce tutaj egzystencji stabilnej. Także tutaj ktoś powraca i proponuje być może znów rozmowę, wyjaśnienie spraw, by nastąpiła stabilizacja w waszych kontaktach, waszych tutaj, no, waszej relacji. I tutaj jest oczywiście karta kogoś, kto silnie tutaj wraca, tak, silnie, zdecydowanie chce też tą relację i tę stabilizację umocnić, by właśnie tutaj wejść być może w głębszą sferę tej relacji, głębsze emocje, uczucia. Także taki problem smutku i tutaj wyjaśniania spraw, tęsknoty, stabilizacji, tak, głębszych uczuć, wejście w głębsze emocje. Tego wam życzę, by tak wszystko się tutaj wyjaśniło i napiszcie mi w komentarzach koniecznie, czy ta wróżba się spełniła, czy rezonuje to z wami. Do usłyszenia już wkrótce.